so. It's something I don't. I jump. Teraz tak, ponownie mapka Granica Imperium, tym że troszkę z innej perspektywy, już na ósmym trierze. Jak widzicie, Carnoveron lub Carnivor, ja na niego mówię. Bitwa w Plutonie z Maćkiem. Planu Klech. Także... To mogę powiedzieć. Dlaczego jest ta bitwa wyjątkowa? Zobaczycie sami. Zapraszam do oglądania bez zbędnego gadania.
Powolutku zbliżamy się do końcówki bitewki. Jak widzicie, 1500 póki co zadane, 2 odbite, 1400 po spocie. Powiedzmy sobie tak, to sobie nazwijmy. Minutka do bitwy końca. Jak widzicie, na biednego nie trafiło, gold się leje pełną parą. Ostatni kolega coś się gdzieś chowa, nie chce się pokazać. Łobuz jeden. Co my tutaj mamy? Wygrana, oczywiście stalowa ściana. Klasa z ciekawszych tutaj jeszcze odznaczeń, ręka Boga. Jak widzicie, dużo pieniążków zarobionych, ale zaraz do tego. Na tle drużyny, tak, nie był to największy damage, był 1727. Za to najwięcej fragów i najwięcej doświadczenia. Ta mistrzowska klasa według mnie to jest prawdopodobnie dlatego, że 4500 po spocie było. Myślę, że to przeważyło, dlaczego MK dostałem przy takim słabym wyniku do Majdżu. Tutaj się nie popisałem przebijaniem, na połowa moich strzałów, niestety ponad połowa nie była przebitych. Trochę wstyd. 24 tysiące na plusie, sporo golda poleciało. Tak jak mówię, prawdopodobnie ta mistrzowska klasa jest tylko i wyłącznie dlatego, że było te 4,5 tysiąca po spocie, takie jest moje zdanie. Wypiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie. I standardowo, jeżeli chcecie być w kolejnych odcinkach, mam nadzieję, będzie ich dużo. Waszą pomocą to co trzeba zrobić jest w opisie. Do zobaczenia, cześć. Taking it slow is something I don't. I jump.